Paulina Sykut-Jerzyna nie wraca jako gospodyni jednego z flagowych programów Polsatu. W śniadaniówce stacji, której niedawno została prowadzącą, właśnie ogłoszono, kto zastąpi ją w Must Be The Music. Podano dwa nowe nazwiska, Must Be The Music. Tylko muzyka, wraca, Polsat reaktywuje muzyczny talent show, Must Be The Music. Tylko muzyka, który oryginalnie gościł na antenie stacji od 2011 roku do 2016 roku i doczekał się w tym czasie 11 edycji. Przez cały ten czas jurorami byli Adam Sztaba, Elżbieta Zapędowska oraz Olga Kora Jackowska. W ostatnim z czterech foteli zasiadali najpierw Wojciech Łozowski, potem Piotr Rogucki, a przez ostatni sezon Tymon Tymański. Gdy tylko ogłoszono powrót Must Be The Music, było jasne, że nie wszyscy z dawnego składu powrócą. Nieodżałowana Kora zmarła w 2018 roku, natomiast Elżbieta Zapędowska od samego początku nie ukrywała, że z powodu pogarszającego się stanu zdrowia nie przyjęłaby propozycji, gdyby taką otrzymała. Castingi do nowego Must Be The Music już wystartowały, Polsat zaczął już także ogłaszać pierwsze szczegóły. Program ma wrócić na antenę wiosną 2025 roku. Oficjalnie znane są już także nazwiska trojga z czworga jurorów. Potwierdzono udział Dawida Kwiatkowskiego, który wcześniej jurorował w The Voice Kids w TVP, a także Sebastiana Karpiela-Bułecki i Natalii Schroeder, kiedyś gospodyni zdjętego z anteny po jednym sezonie talent show The Four. Bitwa o sławę, nowi prowadzący w Must Be The Music, od pewnego czasu plotkowało się również na temat prowadzących. We wszystkich starych edycjach byli nimi Paulina Sykut-Jerzyna i Maciej Rok. W niedzielnym Halo, tu Polsat, oficjalnie ogłoszono nazwiska nowych gospodarzy i okazało się, że partnerująca obecnie Krzysztofowi Ibiszowi w nowej śniadaniówce prezenterka nie powróci do Must Be The Music. Głównym gospodarzem programu pozostanie natomiast Maciej Rok, do którego dołączą dwie nowe twarze. Współprowadzącymi Must Be The Music będą Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski. Ta pierwsza jest obecnie uczestniczką Twoja twarz brzmi znajomo, wcześniej natomiast była gospodynią talent show X Factor w TVN. Aktor, który ma jej towarzyszyć podczas rozmów z uczestnikami, także był już w Twoja twarz brzmi znajomo, współprowadził też The Voice Kids i The Voice of Poland.